Cześć, No More Spiders. Cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Nie było nas parę miesięcy, ale potrzebowaliśmy takiej przerwy od nagrywania. Codzienne obowiązki nas trochę zatłoczyły. Prostu... Też mamy małe zmiany w swoim życiu prywatnym i po prostu nie daliśmy rady jednocześnie nagrywać i ogarniać tego, co tam teraz się u nas dzieje. A też mieliśmy w sumie film już przygotowany, ale wyszedł on tak... No niezadowalająco i stwierdziliśmy, że zamiast nagrywać na siłę, to damy sobie kilka dni przerwy, w sumie kilka miesięcy przerwy. I no te dni się zamienimy właśnie w tygodnie w miesiące, ale chcieliśmy już wrócić powoli, tym bardziej, że nasze pająki trzeba przenieść, trzeba się... takie grubsze zmiany się szykują, bo jak pamiętacie, mieliśmy tylko jeden regał, a teraz już koło mnie stoi drugi. I to jest właśnie ten projekt, o którym wam pisaliśmy, że tam powoli go robimy. Właśnie w międzyczasie, jak mieliśmy trochę wolnego czasu, tam zamawialiśmy właśnie te półki, było wszystko tam montowane razem z kolegą Weroniki. Przy okazji pozdrawiamy Leszcza. Dodatkowo jeszcze, jakbyście mieli pytania odnośnie regału, to oczywiście pytajcie. Robiliśmy go trochę inaczej niż ten pierwszy, bo ten pierwszy był odkupiony od pana, który akurat likwidował swoje biuro. Natomiast ten robiliśmy sobie już, płyty dzieliliśmy na wymiar, żeby były pod, no, na wysokość terrariów, tak jak nam będzie pasowało. Dlatego jest też trochę większy, bo ten ma w sumie 2,20 wysokości i metr szerokości, więc no jest w sumie sporo większy od tego. Tylko, że to zobaczycie już, jak będzie co pokazywać, bo no, na razie mamy taki mały pierdolniczek na tym regale, ale chcieliśmy już właśnie zacząć coś urządzać, żeby tam wstawiać. No i dlatego czekaliśmy właśnie, żeby wam to pokazać, jak już się zbierzemy do nagrywania. Mieliśmy nawet takie czarne myśli, żeby w ogóle porzucić to nagrywanie. Ale mimo tego, że powstaje coraz więcej kanałów o tematyce takiej terrorystycznej, pająkowej, to jednak codziennie wpadały nam jakieś fajne komentarze od was. Albo wiadomości na Facebooku. Jakieś prywatne, czy na Instagramie. Czy wrócimy, kiedy wracamy, czy coś nagramy. A nawet sam fakt tego, że mimo, że nic nie nagrywaliśmy, to te subskrypcje ciągle rosły i się ludzie jakoś do nas odzywali, ktoś tam podpytywali nas, to też było mega miłe. My stwierdziliśmy, że no szkoda troszkę to zaprzepaścić, co w sumie razem z wami stworzyliśmy już tą naszą małą społeczność. Dodatkowo jeszcze fakt, że nasza grupa na Facebooku została zawieszona, trochę nas tak, wiecie, zniechęcił. Czekaliśmy cały czas, aż się coś rozwiąże. Facebook dawał nam informacje, że to weryfikują, że sprawdzają. A i przy okazji dziękujemy za wsparcie Mariusza Arenta, który nas pisał, żebyśmy zatrzymali kciuki i żebyśmy cierpliwie czekali na odpowiedź. Ale no niestety się nie odezwali. Ile można czekać tak naprawdę? Ale żeby nie było, razem z nami wraca też grupa. Stworzyliśmy grupę, która się nazywa Reaktywacja Terrorystycznie z Warsaw Spiders, więc link będziecie mieli już w opisie. Więc serdecznie was do niej zapraszamy. Jeszcze po tym filmie pojawi się jeden ze starego kadru, który nagraliśmy jakiś czas temu. W sumie w październiku już. No i też chcieliśmy go opublikować, bo akurat wyszedł dość fajnie. Jeszcze z takich zmian na naszym kanale, no to tak jak już powiedzieliśmy, ten regał. I dodatkowo jeszcze nam się udało zakupić nowy mikrofon, o którym wam mówiliśmy, że planujemy zakupić. I była, sobie... była też zbiórka właśnie na streamach naszych, właśnie na niego. Więc dziękujemy w sumie osobom, które nas wspierały na streamach, ale też patronom, którzy mimo tej naszej przerwy cały czas z nami byli. Super, naprawdę. A propos mikrofonu, to właśnie dzisiejszy film jest nagrywany tym mikrofonem, więc możesz dać znać, czy dźwięk jest lepszy. Tak, my nie musimy jakoś głośniej mówić. I nam jest wygodnie, bo nie mamy w końcu tego innego kabelka krawatowego, który musimy sobie przepinać co chwilę. A też czasem jak nagrywaliśmy z mikrofonem trochę dalej, to musieliśmy tak, wiecie, krzyczeć, żeby było nas słychać. No. A teraz możemy swobodnie mówić, tak normalnie. Tak jak mówiliśmy, wracamy do was z konkretnym filmem. Będzie to przenoszenie aż 5 pająków, które są w grupówce. I będzie to Monocentropus Balfourii. Pająk bardzo ładny, który nawet został uwieczniony przez Mariusza na jego kalendarzu. Piękny kadr. Może nam się też uda takie zbliżenie wyciągnąć, chociaż pająki są jeszcze trochę mniejsze. Ale już przejdźmy do tego, co mamy tutaj na żywo w pojemniku. Zaraz zobaczcie naszą grupówkę. W takim razie teraz przygotujemy terrarium dla naszych pajączków. Tutaj mamy takie terrarium właśnie 15x15x15 z podwójną wentylacją.
Jedna jest tutaj przy podłożu, drugie jest górne. Otwieranie gilotynowe. W sumie z aranżacji dużo nie zrobimy, bo torf, widzicie, już wsypaliśmy. Tak mniej więcej na ponad 1/3 wysokości. Dodam tutaj kilka korzonków tego typu, które nie będą nam pleśniały, bo są sprawdzone. Trochę na podsypkę Jungle Earth'a i to w sumie będzie tyle. Więc bierzemy... Nie ma co więcej kombinować, bo pająk podziemny lubi kopać norki, korytarze, lubi też dużo sieciować, więc one sobie najlepiej same przygotują swoje gniazdo. Mamy dokładnie 5 sztuk tych balfek i chcemy, żeby one właśnie razem żyły, dlatego dostają w miarę mały ten pojemnik. Póki co żyły w takim sosierce. W takiej sosierce wyższej. W sumie były tam od L1. Teraz czytam chyba są niektóre L4, jedna chyba jest L5 nawet. Więc no są już takie podrośnięte. W sumie bardzo fajnie się je obserwuje, bardzo fajnie razem atakują. Jak dostaną jakiś większy pokarm, to w grupie polują. I rozrywają ofiary, to jest właśnie takie fajne do obserwacji. Na przykład u nas jak karmimy, to nie karmimy ich na przykład wylęgiem karaczana tureckiego, czy wylęgiem świerszcza, po prostu dajemy im większego turka, albo teraz czasami nawet dubię taką z przygniecioną głową, żeby mogły sobie ją razem konsumować. Tutaj coś takiego może bym zrobił. A wam wszystko pokażę. Nie chciałbym to też zagracić. Tak, żeby mogło to sobie też przechodzić, nie? Coś takiego. Właśnie nie wiem, czy nie za bardzo będzie. Myślisz? Zagracony. Ale też trochę torfu podsypię, bo jednak może być przymało. Mamy wcześniej przygotowane. Jakaś kulka. Często się zdarza się rozrobić kilka kostek. W sumie ostatnio rozrobimy chyba 4 kostki na raz. No i tak to jest. Dobra. Tak wyszło mniej więcej terrarium właśnie. Nic nadzwyczajnego, trochę korzeni, trochę Jungle Earth'a, torf. I na chwilę obecną to im powinno wystarczyć. Oczywiście jak tego, jak trochę podrosną, to zrobimy im aktualizację. Wtedy dostaną jakiś większy pojemniczek. Albo 20, albo może już wtedy pokusimy się jakąś 30. A to już będziemy tak dostosowywali właśnie pod ich przyrosty. A jeżeli chodzi o balfury, to może wam tutaj podać kilka ciekawostek, jakie znaleźliśmy na internecie. Gatunek ten jest endemiczny i występuje tylko i wyłącznie na wyspie Socotra na terytorium Jemenu. Został sklasyfikowany w 1897 roku. Staraliśmy się odwzorować im w miarę naturalne warunki w tym terrarium, ponieważ w naturze zamieszkują właśnie dolne partie drzew, kopią sobie nory nawet na głębokość 20 cm, gdzieś tam między właśnie korzeniami drzew czy kamieniami. Dobrze jest zapewnić im około 20 cm warstwy torfu, żeby właśnie mogły kopać, ale to przy dorosłych osobnikach. A że my tutaj mamy mniejsze, no to terrarium też jest trochę mniejsze i dajemy mniej torfu. Nie chcemy też, żeby się zrobiły terytorialne i żeby się zaczęły atakować, tylko bardziej nam chodzi o to, żeby razem ze sobą współpracowały, razem polowały i żeby po prostu żyły blisko siebie, żeby nie poczuły się, że mają za dużo miejsca i żeby nie zaczęły się atakować. Pająki te są dość szybkie i agresywne, dlatego musimy uważać. Ich jad jest dość silny, ale często zanim ukąszą, to najpierw uderzają przed nimi odnóżami i stredulują, więc dają po prostu znaki, że są zaniepokojone, że będą próbowały kąsać, ale zdarza się też, że wycofają się do gniazda. Dużo sieciują, więc na pewno w tym terrarium zobaczymy właśnie piękne gniazdo z sieci. Na to w sumie liczymy, żeby też wam pokazać, bo to bardzo fajnie wygląda, jak się karmi wtedy takie stadko balf. W terrarium musimy zapewnić temperaturę około 28 stopni w dzień,
w nocy troszkę niżej, około 22. I ważna jest też wilgotność, tutaj na poziomie 65-90%. Decydując się na takiego pająka, musicie się liczyć z tym, że będzie on z wami przez około 10-14 lat. Tak wygląda ich stary pojemnik, więc widzicie, że było naprawdę było mega dużo sieci. Więc mam nadzieję, że teraz to wszystko przejdzie w to terrarium. I za jakiś czas pokażemy wam, jak to wszystko się zmieniło. Odkręcisz tak jakoś dookoła, żebyśmy widzieli, tak? Mogę nawet wchodzić do góry trochę. O no, fajnie. Ja wam wyostrzę. No już naprawdę jest na co popatrzeć, są takie fajne już. Tak zwane przez Weronikę pulpeciki. I tu widzicie taką aktualizację. W sumie minął ponad miesiąc od urządzenia terrarium. I nagrywamy to kilka dosłownie minut przed wrzuceniem wam filmu. Z tego względu, że właśnie nagraliśmy zakończenie ostatnio. Ale dzięki temu macie możliwość zobaczenia, jak sobie te balfy zrobiły to terrarium po miesiącu. Wyglądało może ono niezbyt spektakularnie na początku, jakby tylko takie korzenie właśnie i trochę torfu. No ale teraz już jest się czym pochwalić. Balfy zrobiły swoje. Przez moment to gniazdo wyglądało jeszcze inaczej, bo sieć była pociągnięta tak do góry, prawie o wentylację sobie zaczepiły. Ale jakiś czas temu, tak około tygodnia, no coś sobie postanowiły zmienić i tą sieć dały tak tylko w dole. My nic tam nie ruszaliśmy, nie ingerowaliśmy im w to. One sobie same tak zdecydowały, że... Właśnie tą górną warstwę pajęczyny samo zrywały. Tylko na dole właśnie zostały. Zaraz wam pokażemy jeszcze od góry. Żeby nie było, nadal jest tam 5 pająków, nie ubyło, nie zjadły się. To mogę tak w sumie przesunąć teraz, zobaczycie. Tylko jak żeby się nie ruszyły, bo teraz tak fajnie stoją. O, wbiegły do gniazda właśnie. Ale zobaczcie właśnie jak wygląda gniazdo, ile sobie wykopało tego torfu. Widzicie, tutaj mają tą swoją taką główną miejscówkę. Tu jedna siedzi z tyłu na szybie. Ten korzeń, prawie korzenia nie widać, tak go oplotły. Ale ogólnie bardzo fajnie im to wyszło. Czy z tej strony. Tu mają taki fajny tunel, będziecie widzieli. Jedna siedzi. I tak by się właśnie prezentowało to terrarium. Dajcie znać, czy wam się podoba. Jeżeli chcielibyście więcej aktualizacji właśnie z tymi pajączkami, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli film wam się podobał, jeżeli chcielibyście nam pomóc z powrotem na YouTube, to możecie nam zostawić łapkę w górę, żebyśmy gdzieś tam się wyświetlali, żeby nas YouTube tak za bardzo gdzieś tam nie pozycjonował w dół. Możecie nam właśnie w ten sposób pomóc. Piszcie oczywiście komentarze, na pewno wam przybyło pająków czy innych zwierząt. Możecie pisać, co tam się u was działo przez ten czas, kiedy nas nie było. Bo na pewno wasze hodowle się porozwijały i to potężnie. A jeżeli jesteś nową osobą na tym kanale, to zostaw subskrypcję, żeby nie ominąć następnych materiałów. I tak jak mówiliśmy na początku filmu, w opisie będziecie mieli link do naszej nowej grupy. Więc jeżeli chcielibyście do niej dołączyć, zapraszam was bardzo serdecznie. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że wam się podobało i że cieszycie się z naszego powrotu. A my się już z wami żegnamy. Do zobaczenia następnym razem. Na razie, cześć. Pa.